Dobra, tak, ja jestem Strzybor, a dzisiaj porozmawiamy o Void 3.0. Zasubskrybujcie ten kanał po więcej materiałów z Destiny 2 oraz wpadajcie na Twitcha i Discorda 7. Linki w opisie. Void 3.0 w skrócie będzie przypominać systemowo stazę. Będzie podobne UI oraz dodanie aspektów i fragmentów. Aspekty będą specyficzne dla klasy i dadzą nam nowe możliwości w kwestii używania naszej klasy. Fragmenty będą niespecyficzne dla klasy i wzmocnią nasze umiejętności. Mamy listę buffów i debuffów, które będziemy dostawać i nakładać. Supress, inaczej tłumienie, będzie powodować wyłączenie aktywnej zdolności u przeciwnika. Cel nie będzie mógł aktywować żadnej zdolności i będzie zdezorientowany. Weaken, czyli osłabienie, będzie zwiększać obrażenia, które cel otrzymuje, spowalniać jego ruch i zdezorientuje go. Volatile, czyli niestabilność. Cel eksploduje w detonacji próżni po otrzymaniu dodatkowych obrażeń. Jeśli cel zginie, zanim otrzyma te dodatkowe obrażenia, to detonacja też następuje. Invisibility, czyli niewidzialność. Gracz znika z pola widzenia oraz nie pojawia się na radarze. Overshield, czyli inaczej osłona. Gracz otrzymuje osłonę, która nakłada się na zdrowie. Przechwytuje ona obrażenia oraz zmniejsza obrażenia od przeciwników PvE. Devour, czyli pochłanianie, pozwoli natychmiastowo przywrócić sobie życie do pełna przy aktywacji oraz da nam energię granatu. A jeżeli gracz zabije cel, to również przywróci sobie zdrowie do pełna, doda energię granatu oraz przedłuży czas trwania buffa. To co mamy odnośnie Tytana. Wcześniej super zdolności były ze sobą powiązane i zanim postawiło się bańkę, trzeba było całej tej animacji. Teraz obie funkcje są odseparowane, więc bańka będzie niemal natychmiastowo rzucana, co pomoże chronić się w sytuacjach wymagających szybkiej defensywy. Bańka zostanie też przeniesiona w tierach super zdolności na ten najszybciej się ładujący. Rzucanie tarczą będzie nakładało niestabilność, jeżeli macie aspekt kontrolowane wyburzenie, a cios tarczą przy zabójstwach da pełną osłonę. A co do aspektów właśnie? Kontrolowane wyburzenie sprawi, że uderzenie celu próżniową zdolnością lub trafienie próżniową eksplozją nałoży niestabilność. Bastion sprawi, że po postawieniu barykady dostaniecie ze swoimi sojusznikami osłonę. Osłona będzie się regenerować i przedłużać czas trwania siebie, jeżeli stoicie za barykadą. Offensive Bulwark zwiększy szybkość ładowania się granatu oraz obrażenia walki wręcz, gdy stoicie w bańce lub macie osłonę. Dodaje również dodatkowy rzut tarczą dla super zdolności tarcza wartownika. U łowcy zobaczymy cienisty strzał, jak i widmowe ostrza. Kołczan Moebiusa będzie teraz dawał salwę trzech strzał, które namierzają cele i dodają im niestabilność, jeśli są one spętane. W przypadku martwego upadku kotwice próżniowe będą teraz przyciągać wrogów. Wnyki będą osłabiać przeciwników, a w PvP usuną graczom HUD i dodadzą efekt zasłaniający ekran na krótki czas. Aspekty łowcy. Trapper's Ambush da możliwość użycia Quickfall, co zużyje ładunek umiejętności walki wręcz, ale pozwoli na uderzenie w ziemię i wytworzenie chmury dymu. Przeciwnicy będą w niej osłabieni, a sojusznicy staną się niewidzialni. Dodatkowo wnyki będą dawać niewidzialność pobliskim sojusznikom. Znikające kroki dadzą niewidzialność po uniku, stylowy egzekutor doda niewidzialność oraz pełne widzenie po pokonaniu przeciwnika będącego pod wpływem osłabienia, tłumienia lub niestabilności, a następny atak wręcz osłabi przeciwników. U czarownika mamy międzywymiarowy rozbłysk oraz bombę rozbłyskową. Bomba razem z wirem będzie wciągać przeciwników i zadawać obrażenia tym będącym w środku. Kataklizm sprawi, że bomba będzie szukać przeciwników, detonacje będą roztrzaskiwać się na mniejsze pociski szukające, a ostrzelanie jej wywoła wcześniejszą detonację. Kieszonkowa osobliwość wystrzeli kulę energii, która eksploduje, gdy zbliży się do przeciwników, odpychając ich od wybuchu i nakładając niestabilność. Aspekty dla czarownika to akcelerator chaosu, przeciąży granaty wirowe, akcjonowe, kasetowe i magnetyczne, gdy przytrzymacie przycisk. Magnetyczne granaty zamienią się w podręczną supernową po przeciążeniu. Nakarm próżnię da wam pochłanianie po zabiciu przeciwnika próżniową zdolnością. Dziecko starych bogów da próżniową kulę po aktywowaniu swojej wyrwy.
będzie ona podlatywała do przeciwników, którym zadajemy obrażenia i wysysała ich, również zadając obrażenia i osłabiając. Podczas tego dostaniemy energię granatu i walki wręcz, jeżeli mamy wyrwę leczącą, albo życie, gdy mamy wyrwę wzmacniającą. Pokonanie celu, który aktualnie jest wysysany, doda nam energii klasowej zdolności. Fragmenty, które dostajemy, to Echo of Expulsion. Zabicie próżniową zdolnością wywołuje eksplozję. Do tego bonus do intelektu. Echo of Provision. Zadawanie obrażeń granatami daje energię walki wręcz, kara do siły. Echo of Domineering. Po stłumieniu celu dostajemy bardzo zwiększoną mobilność na krótki czas, a wyekwipowana broń przeładowuje się. Do tego bonus do dyscypliny. Echo of Undermining. Próżniowe granaty osłabiają przeciwników, kara do dyscypliny. Kolejną zmianą jest to, że wszystkie podklasy próżniowe będą miały dostęp do wszystkich typów granatów. Gracze, którzy zaczęli grę przed wyjściem dodatku, będą mieli dostęp do wszystkich aspektów i większości fragmentów na premierę. Część fragmentów będzie dostępna dopiero po wyścigu o pierwsze ukończenie rajdu. Nowi gracze będą otrzymywać aspekty i fragmenty jako część nowego światła. Dalej mamy już tylko przykłady na zdobywanie osłon przez Tytana, jednak wszystkie te rzeczy zbadamy dopiero w samej grze. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się przydał. Zostawcie suba i lajka, jeżeli tak. Mówił do Was Trzybor. Do zobaczenia.